Piłka nożna to jest naprawdę niesamowity sport. Normalnie przy takim spotkaniu jak Polska-Meksyk wszyscy usypialiby i narzekali na beznadziejne spotkanie. A ja przed chwilą skończyłem je oglądać i jeszcze mi ręce chodzą. To jest naprawdę coś niebywałego. I mam nadzieję, że to samo w pozytywnym sensie będę mówił po dzisiejszym odcinku, ponieważ mamy Piki za Food Champions, mamy paczkę 20x84 i naprawdę dużo ciekawego kontentu, a rozpoczynamy od... Ojoj, no właśnie, czy Darwina Nuneza, czy Dzeko? To jest bardzo dobre pytanie. Choć tak naprawdę, czy serio, bo umówmy się, Nuneza ja nie użyję, w sensie nie będę miał okazji ku temu, dlatego zdecyduję się na Edina Dzeko, bo ma po prostu więcej oceny ogólnej, bo tak czy siak ci panowie skończą albo w SBC o karty czerwone, albo w SBC o cokolwiek innego. Kolejne rozdanie przynosi nam Majera, niech będzie w takim razie on, no i ostatni czerwony pik to jest Otavio. No i co, no nie będę narzekał, no. Zresztą, jak się ma piki za Food Champions, to rzadko kiedy liczy się na coś mega dobrego. W przeciwieństwie do tego, co czeka na nas w sklepie, bo mam zrobione paczki 80+, jak powiedziałem, będzie paczka 20x84+, no i mamy tu m.in. paczkę Prime Gaming i coś, co wygląda naprawdę dobrze, czyli chociażby paczkę Ultimate. Zatem naprawdę będzie się działo. No i nie będę ukrywał, że liczę, że kolejny odcinek wypchany po brzegi kontentem sprawi, że zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz kanał. Zresztą, zostawienie łapki w górę to zwiększenie szczęścia. Tak samo subskrypcja. Dostaję od was wiadomości, ja je widzę, czytam komentarze, no i to działa. Zresztą, nawet jeżeli nie zadziała za każdym razem, to nie ryzykuj. Ja bym zostawił łapkę, zostawiłbym suba, zostawiłbym komentarz i dał sobie szansę na niesamowite trafienia. Zresztą, jeżeli nie czujecie się jeszcze zmotywowani, to chciałbym tylko powiedzieć, że ja sam siebie subskrybuję z innego konta. A jakie mam szczęście, no to sami doskonale wiecie. Zatem liczę na to, że te paczki, które tutaj mamy przygotowane, nie będą niczym różniły się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i zobaczymy tutaj niesamowite karty. Zanim przejdziemy jednak dalej, wszystkim pełnoletnim widzom chciałbym przypomnieć o ofercie partnera kanału, oficjalnego sponsora reprezentacji Polski, czyli STS. Rejestrujcie się z kodem KOZA. To daje wam dostęp do fajnych bonusów. Trwa teraz jeszcze akcja Wygraj Mundial, gdzie do zgarnięcia za wykonywanie zadań macie do 500 zł. No i ja na najbliższe dni na przykład skomponowałbym kupon o wartości 100 zł. W meczu Holandii z Ekwadorem postawię na Europejczyków, z tego powodu, że są to moi skromni, cisi faworyci do zajścia gdzieś daleko przez to, jak dobrze zorganizowaną są reprezentacją i wydaje mi się, że Ekwador no tutaj odbije się od tej pomarańczowej ściany, bo jednak no, jest to troszeczkę lepsza reprezentacja, mówię o Holendrach, niż reprezentacja Kataru. W spotkaniu Polski z Arabią Saudyjską, mimo że oczywiście sercem jestem za naszymi, to niezależnie od wyniku wydaje mi się, że nie będzie on zbyt wysoki. Reprezentacja Polski nie wiem, czy będzie miała wystarczający potencjał w ofensywie, żeby zdobyć wiele bramek przeciwko Arabii Saudyjskiej, a z drugiej strony oni mają bardzo mocną defensywę. Wydaje mi się, że to będzie spotkanie zakończone niezbyt wysokim wynikiem, dlatego stawiam tutaj poniżej 2. No i w meczu Meksyku z Argentyną Albiceleste, to jest mój faworyt, dlatego też decyduję się na reprezentację Leo Messiego, która wyjdzie tutaj walczyć o wszystko z Meksykiem i wydaje mi się, że Meksyk będzie miał bardzo nieprzyjemny dzień. Zatem tak wygląda mój kupon, stawiam go za 100. Czemu? Ponieważ rejestrując się z kodem KOZA, jednym z bonusów między innymi jest właśnie zakład do 100 zł, bez ryzyka, więc jeżeli nie wejdzie, to pieniądze wracają. Zatem sprawdzajcie koniecznie, jeśli jesteście pełnoletni, ofertę STS, wszystko znajdziecie na dole w opisie, polecam serdecznie. A teraz już lecimy z paczkami. Słuchajcie, to co istotne, zostawiam paczkę Team of the Week, no bo jeżeli będziemy za chwilę mieli do czynienia na przykład z Black Fridayem i dostaniemy rzeczywiście najlepszą drużynę Team of the Week, no to wtedy się na tych zawodników zdecyduje, żeby ich wypakować po prostu, a w tym momencie no nie ma zawodników godnych tego, żeby otwierać dla nich paczki moim zdaniem, nie ma jakiegoś takiego wielkiego nazwiska, który chciałbym polować, zatem z tego powodu ta paka na razie przynajmniej zostanie, a jeżeli się okaże, że wyjdzie zaraz SBC, które nie wiem, podbija mega cenę Team of the Weeków, to będzie ona na nas czekała w sklepie. Tymczasem lecimy z tymi paczkami 80+ i nie będę ukrywał, że one z jednej strony są spoko, z drugiej strony nie są spoko, bo tak jak piki, wiemy doskonale, to jest moja specjalność. Tak w paczkach z plusem tego typu
szczęście mnie się za bardzo nie trzyma. Ale może dziś będzie inaczej. Może trafimy tutaj coś dobrego. Niestety nie mamy fajerwerków, mamy za to Carvajala. Jednak zdecydowanie bardziej wolałbym zobaczyć Hiszpana w czerwonej wersji. A tutaj Zlatan Ibrahimović nawiedza nas po raz kolejny. No i niestety trzeba będzie go spikselować. Mam nadzieję, że nam to wybaczy. Tak samo mam nadzieję, że tutaj zaraz jednak te flary po bokach pójdą do góry. W ogóle leci nam reprezentacja Szwecji cały czas. No powiem szczerze, jeżeli ma się to przełożyć na trafienie Brolina, to ja naprawdę się nie obrażę. Tego zawodnika bardzo chętnie w swojej paczce bym zobaczył. Tymczasem mamy kolejne, ale to są tylko banery. Ale nie Carvajal, tylko Jesus Navas, więc przynajmniej tyle, że nie mamy tutaj duplikatu. No ale dobrze, na spokojnie przez te paczki musimy przejść. Z nadzieją, że coś będzie. A jak nie będzie, to nic się nie stanie złego. Choć nie ukrywam, że trafianie ciągle zawodników na prawej obronie z Hiszpanii troszeczkę jest już nużące i miło byłoby tu zobaczyć chociaż kogoś odrobinkę innego, tak? Żebym przynajmniej nie budował tutaj bazy duplikatów quickselowanych za zero, tylko dostał kogoś odrobinkę ciekawszego, a tu portugalski prawy obrońca tym razem. Ale chyba znów mamy takiego zawodnika. No właśnie. Okej, mamy walkout, bo kamera idzie w taki sposób, że tu nie idzie się pomylić. No i jest to Riyad Mahrez. Tego zawodnika nie mam, więc to trafienie jak najbardziej cieszy. Jeden walkout z tych wszystkich paczek, no to biorąc pod uwagę, że jest ich kilkanaście, nie jest najlepszy deal w historii. Jeszcze jeden i będę naprawdę zadowolony. Nie musi tutaj to być hero, nie musi tutaj to być karta Path to Glory. Wystarczy, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli zawodnika wychodzącego przed kartę. Ja naprawdę będę ukontentowany. No jeszcze tych paczek troszkę nam zostało, więc jest szansa na to, że jakiegoś zawodnika tu zobaczymy. Swoją drogą, fajnie by było, jakby został wprowadzony jakiś taki, kurczę, schowek na paczki. W sensie ja naprawdę muszę uważać, żeby przez przypadek tej z informami nie otworzyć. I tutaj jakby jakieś takie zarządzanie tą zawartością klubu byłoby spoko, że jakieś takie kubki karciane, że możemy, nie wiem, gdzieś trzymać więcej kart nieprzypisanych, gdzieś trzymać więcej duplikatów, to by było naprawdę spoko. Czy to zobaczymy? Nie wiem, czy tego bym chciał? Oczywiście, że tak. A tu proszę, były reprezentant Polski Łukasz Fabiański, aczkolwiek po tym pierwszym meczu wspominamy go z wielkim sentymentem, ale na pewno, wiecie, nie tęsknimy jakoś dramatycznie, bo Wojciech Szczęsny zagrał naprawdę fantastyczne zawody. A tutaj ostatnia z tych paczek 80+, nie sprawi, że będę wspominał je z sentymentem. Chociaż Christian Eriksen, nawet mimo, że gra w Manchester United, zawsze jest przeze mnie lubiany. Strasznie lubię tego piłkarza, zawsze gra w klubach, których nie lubię. No, takie życie. Tymczasem zobaczmy sobie złotą paczkę piłkarzy Prime. Nie mam pojęcia, za co ona tutaj się znalazła, ale może za któryś z tych takich SBC, które gdzieś były po drodze, bo ja staram się, wiecie, zbierać paczki na te odcinki. Już w pewnym momencie, po paru dniach, trochę zapominam, co tutaj się w tym klubie znajduje, w sensie w tym sklepie, szczególnie, że mam te piki i tak naprawdę cała zawartość tego klubu, no jest tutaj właśnie przede mną schowana i nie wiem, czego mogę się spodziewać. Na pewno spodziewałbym się czegoś lepszego niż te trzy duplikaty. Natomiast teraz już jest poważnie. Mamy paczkę za 50 koła, mamy paczkę za 125 koła, no i mamy oczywiście jeszcze paczkę Prime Gaming. Ta przynosi nam kolejnego Dawida Silvę, ale ten przynajmniej będzie wymienny, więc taki plus. A tu proszę bardzo, o wilku mowa, Wojciech Szczęsny trafiany. Bardzo mnie cieszy widok reprezentanta Polski. Tu dorzucamy Danjumę, Contrerasa oraz Estupiniana. Niesamowite trafy. A już tak bez ironii, tu liczę na niesamowite trafy. Raczej nie może nam się pokazać tutaj nikt fantastyczny, więc na to przyznam szczerze, nie liczę. Matthijs de Ligt i tak jest bardzo przyzwoitym trafieniem tutaj. Ważne jest to, żeby z tych pików może poleciało coś całkiem spoko, więc to bierzemy do klubu. Fernando, no niestety jest tutaj na Quixel. Tak samo zresztą coś czuję, że ci panowie skończą podobnie. No i tymi czerwonymi pikami nie chciałem was męczyć, więc widzicie, kogo trafiłem. Zawsze wybieram albo kartę lepszą, albo tę, która nie jest duplikatem. Natomiast to są piki, które nas interesują. Jeden z 4,81 plus Rodrigo De Paul, no niech będzie. Zobaczmy kolejne rozdanie, czy tu będziemy mieli może walkaucik. Nie obraziłbym się. No jest to walkout, no bo Lindstrom to jest walkout inform. Więc słuchajcie, jak na paczkę z Prima jest spoko. Teraz pytanie, czy to samo powiem po tej paczce Ultimate. Co? Aha, przecież ja ich nie squixelowałem ich?
ta paczka teraz się liczy i to ona jest istotna. Nie mamy chyba walkoutu, nie mamy, bo nie błyszczą fajerwerki na górze. To jest Sergio Busquets, przynajmniej nie duplikat. No ale z takiej paczki cieszyć się po prostu nie można. Jezus. No ale z tym już nic nie zrobimy. A tutaj mamy SBC 83+, a tam trafiłem Tadicza między innymi, który jest duplikatem, więc to zróbmy. I mam nadzieję, cieszmy się z jakiegoś fajnego trafienia. Proszę bardzo. Mówiłem, jak są piki, to jest okej. Keylor Navas. Szkoda, że nie Path to Glory Araujo, ale na pewno nie będę narzekał. Skoro trafiamy walkout, to jest dobrze. No i zrobimy jeszcze tego Team of the Week'a. Trochę mu nie ufam, ale zróbmy. Tym bardziej, że zaraz w moim klubie zaroi się od kart 84, więc naprawdę warto zrobić dla nich miejsce. Bo albo przepalę je w tym SBC, albo będę musiał je quickselować za zero. Zatem zobaczmy naszą paczkę z gwarantowanym Team of the Weekiem 86+. Narodowość Niemcy, napastnik Kai Havertz. 86+. Muszę powiedzieć, że świetnie w ogóle wygląda w tej koszulce Niemiec, która bardzo mi się podoba. Tylko ten herb Chelsea, skoro jest ta koszulka Niemiec, gdyby to była herb reprezentacji Niemiec, w ogóle ta karta wyglądałaby super. Tak czy siak, no trafiamy Havertza. No wymieniłem te karty ze świadomością, że może się tak skończyć, więc mnie to nie boli. No bo teraz czas na tę paczkę, która interesuje nas najbardziej. Zatem 3 tokeny są, to mamy zrobione, ale tę paczkę chcę otworzyć w specyficzny sposób, bo wydaje mi się, że to będzie fajna zabawa. A mianowicie, jesteśmy na moim telefonie i ja widzę go na ekranie i widzę go przed sobą. Ważne jest to, że otworzymy tę paczkę na ślepo, no i będziemy wspinali się powoli, patrząc, co tam na nas czeka. To jest fajny sposób na otwieranie tych paczek. Robiliśmy to w zeszłym roku i wyszło super, więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Klikam, mam zamknięte oczy, nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Dobra, i chyba teraz... Okej, mogę mieć otwarte oczy. No i powoli wspinamy się do góry. Słuchajcie, to są duplikaty. Czemu ja powiedziałem, że to jest paczka 20x84+, nie wiem, bo to jest paczka 20x80... Ile plus? Okej, bo to jest 20x82+, i teraz wszystko się wyjaśnia, czemu mamy tu 82. No, nadal tu możemy trafić mega rzeczy. No ale zobaczymy, to nie jest tak dobra paczka, jak myślałem, że będzie, ale dobra, mamy 7 duplikatów. No i teraz tak, to jest 8 karta, 9, 10, 11, 12... 13, 14, okej, 15, 16, 17, 18, 19, okej, jest Haaland. No i czas na kartę 20. To jest karta koloru Path to Glory i FIFA. To była najgorsza paczka ever. W sensie, no w momencie, w którym okazało się, że to nie jest paczka 20x84+, tylko 20x82+, to już zaczęły się problemy. Zatem umówmy się, że zawartość tej paczki z jednej strony nie prezentuje się w niesamowity sposób, z drugiej jednak ten Erling Haaland to zawsze jest walkout. To nie była dobra paczka, ja żałuję, że się pomyliłem. Żałuję, że wydałem na nią tokeny, no bo... No 3 tokeny... Niby to niedużo, ale... To są 3 tokeny, które w sumie straciłem. No ale teraz przyszedł czas na chwilę szczerości, ponieważ ta paczka jest taka sama, ale ja nie jestem taki sam, ponieważ ten fragment filmu nagrywam kilkanaście godzin potem, jak otworzyłem tę paczkę. No i od tego czasu sporo się zmieniło, na moją korzyść, nie będę ukrywał. A to wszystko dlatego, że na moim koncie jest już 1 800 000 monet. Jak dorobiłem się takiego majątku, spytacie? Odpowiedź jest prosta. Karty Path to Glory. Jestem naprawdę zachwycony inwestycjami, które poczyniłem, bo taki Serge Gnabry schodził u mnie za 160 000, jak widzicie, a ja chłopa brałem za około 80 000. Jack Grealish 190 prawie koła, kupiony za 109. No i na każdym takim bufalu zarobiłem sobie po 2000. Jedyny mankament jest taki: mam tutaj Delaney'ów kupionych za 50 000. W tym momencie to jest 30 koła. Jeżeli sprzedam teraz wszystkich, stracę na nich równowartość zysku chyba z jednego Gnabry'ego, więc nadal nie jest tak źle. Ale wiecie co, no, jestem pogodzony z tą stratą, więc skoro już się z nią pogodziłem, to poczekam. Janusz się okaże, że jeszcze wyjdę tutaj na plus, jeśli chodzi o Duńczyka. I na to nadzieję mam przeogromną. Tymczasem zobaczmy sobie tę paczkę za 500 FIFA pońców. Zobaczymy, czy dostaniemy tutaj kogoś ciekawego. Może jakaś karta Path to Glory, niestety nie. Jest to Inform, środkowy pomocnik.
proszę bardzo, najlepszy pomocnik świata, Martin Ødegaard. Nie no, tak zupełnie na poważnie, z tej paczki to jest bardzo przyzwoite trafienie, bo jeszcze razem z nim do mojego klubu trafi Keylor Navas, więc jak na takie paczki, to muszę powiedzieć, że nie jest źle, tylko problem jest jeden. Ja Keylora Navasa już dzisiaj trafiłem, w sensie wczoraj, ale dla was dzisiaj, no i była to karta niewymienna, co sprawia, że ten będzie musiał pójść na Quicksell, no i naprawdę z utęsknieniem czekam na jakieś fajne SBC, w którym będę mógł zawodnika z Kostaryki wykorzystać w ciągu tygodnia, no bo inaczej to nam przepadnie. Mam wrażenie, że ja ciągle dostaję tutaj te same karty na wypożyczenie. Może chociaż tego bohatera Mistrzostw Świata dadzą nam fajnego, nie? Mam wrażenie, że to jest ciągle to samo. Aczkolwiek na samą paczkę, tak jak powiedziałem, narzekać nie mogę, bo Ødegaard wygląda spoko, no i jeszcze do tego Keylor Navas jest okej. Okay. I to samo mogę powiedzieć patrząc na mój skład. Ale kurczę, wydaje mi się, że warto byłoby tutaj wprowadzić małe odświeżenie. Wydaje mi się, że tutaj przydałoby się wzmocnienie, szczególnie pod te Mistrzostwa Świata. Zawodnik, który już no, jest mistrzem świata, no, mimo że tym Wisamem gra mi się świetnie, no to wyobraźcie sobie, jaki potencjał miałaby ta drużyna, gdyby tutaj pojawił się inny francuski napastnik. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy chciałbym, żeby w moim klubie pojawił się Kylian Mbappé. Też z tego powodu, no, że jest duża szansa na to, że dostaniemy Best of Team of the Week. Jeżeli tak się wydarzy, no to Kylian znowu zniknie nam z paczek. No i idę na takie małe ryzyko, jeśli o to chodzi, no ale kurczę, no czemu nie? No to jest naprawdę piękna sprawa, że mogę sobie posnajpić Kylian Mbappé. I to nie tak, że posnajpić po prostu, żeby zobaczyć, czy wypada. Jak mi wypadnie, to będę mógł go kupić. Wow, wow, i udało mi się! Bardzo przez duży przypadek, ale kupiłem Kyliana Mbappé za 1 037 000. To jest super cena na ten moment, bo kolejny najtańszy jest tak naprawdę w okolicach 1 060 000, no może 1 050 000, 55 000. No i muszę powiedzieć, że teraz ten skład z Kylianem Mbappé, no, prezentuje się co najmniej przyzwoicie. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić Francuza w naszej drużynie i zobaczymy, czy Kylian Mbappé będzie jeszcze większą tutaj wartością dodaną. No i już nie mogę się tego doczekać. Zagramy sobie w kwalifikacjach do FUT Champions. Mam straszny problem ostatnio, żeby ogarnąć czasowo granie w FIFA. W sensie gram FUT Champions, ale poza tym Division Rivals no nie tykałem od jakiegoś czasu i No muszę wreszcie wygospodarować to, żeby trochę też rivalsy ruszyć, ale na razie fajnie by było zakwalifikować się do FUT Champions. Zobaczmy, Kylian Mbappé w pierwszym kontakcie. A, spalony był, bo już tam chciałem grać. Mbappé dostał tą piłkę, nie spalił, a my jeszcze zagramy sobie do Ala. Al wjeżdża w pole karne, wystawmy to do Mbappé. Kylian Mbappé bez patrzenia na bramkę kończy tę akcję i wydaje się, że kończy też rywal. No nie był to najdłuższy mecz w historii tego kanału. Zobaczmy więc, co przyniesie drugie starcie. Solidna jedenastka. No, zobaczymy. Też ma Leao. Naprawdę bardzo lubię tą kartę i przyznam szczerze, no, dlatego nie zrobię Ribery'ego. Ribery wygląda super. Co prawda jest to trochę niska ocena ogólna, jak na kartę z okazji zakończenia kariery przez jednego z naprawdę, no lepszych skrzydłowych w historii, jakby nie patrzeć, prawda? No i nie ukrywam, że naprawdę do Ribery'ego, szczególnie jako do karty w FIFA, mam bardzo duży sentyment. No ale Leao bardzo lubię i bez sensu byłoby teraz robić kartę, która wykluczyłaby go ze składu, no bo niestety Portugalczyk nie może grać na innej pozycji tak naprawdę, nie może być przede wszystkim napastnikiem, tam by było najwygodniej. A to co istotne, no też Ribery nie może zagrać gdzieś indziej, więc na razie gramy w ten sposób, a teraz Leao przegrał pojedynek bark w bark, a to praktycznie mu się nie zdarza. Al, obiegaj tutaj, świetnie, Al. Spróbujemy jeszcze zagrać do Kyliana. Oj, to było za dużo, to było bez sensu absolutnie, ale mój rywal zgubił piłkę, tak po prostu. Jego zawodnik jakby przestał reagować, no ja nie będę z tego powodu narzekał. Ale Woller chyba był faulowany, co? Leao, Leao, Leao. Łatwo trafia do siatki. Serio? Ten gol pada tylko i wyłącznie dlatego, że Marquinhos, którego ja dobrze ustawiłem, nie zareagował. On miał wybić tę piłkę, przeciąć ją, a widzieliście, ona po prostu przeleciała przed nim i tam się nic nie wydarzyło. Woller, jedziesz. Jest Leao. Leao do Mbappé. Mbappé to musi być wow. Woller do Leao. Leao do Wollera. Ten zdążył uderzyć. Nie.
Nie, no ej, bez jaj. Świetnie. Dawaj, Mbappé, urywaj się, ja cię widzę. Super Mbappé, poszukamy prawej nogi, Kylian. Bardzo ładnie rywal przesunął bramkarza, bardzo ładnie to zrobił. Oj, jest miejsce. Mbappé, widzę, że zamykasz, Mbappé. Nie, no to się nie dzieje po prostu. Al, strzel to, dziękuję. Ale ile ja muszę mieć okazji, żeby strzelić tego gola, no bez żartów. No i to jest dowód na to, że ja w tym meczu skrajnie dominowałem, bo rywal po mojej bramce na 2-1 wychodzi, bo on wie, że on tutaj nic nie mógł zrobić. XG mamy 3-6 z 7 strzałów. To pokazuje, że to były naprawdę świetne okazje. Ale na szczęście nie mam powodów do niezadowolenia, słuchajcie. Bo może mimo, że te paczki nie były jakieś doskonałe dzisiaj, to ja w swoim klubie mam Kyliana Mbappé, którego wyłapałem nawet dużo taniej niż tych, którzy są tutaj licytowani. Zatem ten odcinek jak najbardziej mogę zaliczyć do udanych. Mam nadzieję, że wy macie takie samo wrażenie i że wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapce w górę, subskrybujcie kanał. A my na sam koniec udowadniamy, że te paczki 80+, to nie jest moja najmocniejsza strona.